Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. To co właśnie widzicie na ekranie to przyspieszenie zapisu z live'a. Całość live'a, czyli prawie 2-godzinne Q&A, na którym Młotka czytała mi wasze pytania, a ja podczas kolorowania na nie odpowiadałam. Macie linka do niego w opisie. Przy okazji w opisie wam dorzucam linka do strony, z której mam kolorowanki, które dzisiaj dostałam od mojej cudownej żony razem z kredkami, co bym sobie mogła się poluzować i sobie właśnie pokolorować. Dłuższa wersja tej historii jest dostępna właśnie na zapisie i może kiedyś na vlogu ją poruszę. Natomiast słuchajcie, misiaczki moje kochane, jak mówiłam, live trwał prawie 2 godziny. Było ponad 1000 osób praktycznie cały czas, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Mój live był 5. live'em pod względem oglądalności na Hitboxie, za co wam jeszcze bardziej dziękuję. Było mi niezmiernie miło was gościć. Nie ukrywam, że pomimo tego, że obie z Młotką skończyłyśmy bardzo zmęczone, bo to jednak były 2 godziny ciągłego gadania, to wyszłyśmy bardzo szczęśliwe i wyluzowane. Ja nie ukrywam, że malowanie sprawiło mi dużą przyjemność, także jeżeli będziecie mieli tylko ochotę pooglądać więcej takich live'ów, to możliwe, że więcej takich live'ów się pojawi. Będę prosić Młotkę o właśnie czytanie czatu i czytanie waszych pytań. I myślę, że będzie wam z tym fajnie i przyjemnie. Także cóż, ja tutaj nie będę się rozgadywać, pewnie poruszę jakoś tak konkretniej ten temat w nadchodzącym vlogusiu. Natomiast cóż, jak mówię, link do zapisu z live'a jest w opisie, jeżeli macie ochotę sobie pooglądać i posłuchać, to zapraszam. No i oczywiście zapchęcam was do obejrzenia całości tego timelapsa, myślę, że wam się spodoba. Może jakąś mistrzynią kredki nie jestem, ale powiem szczerze, że jestem z siebie bardzo dumna, bardzo zadowolona. Nie malowałam od lat, więc to ciekawe doświadczenie. I jak mówię, ja mam swój własny gust kolorystyczny, ale myślę, że wyszło to fajnie. Także cóż, to tyle. Teraz dla was leci muza i miłego oglądania.